Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji jednej z najmniejszych kamer termowizyjnych, jakie obecnie możecie spotkać na rynku. Jest to kamera marki Thermal Master Model P2, kamera USB, czyli możecie ją podłączyć do smartfona, do tabletu, do komputera i dzięki temu prowadzić pomiary termowizyjne właśnie z wykorzystaniem Waszych urządzeń mobilnych. Jakie są zalety tego rozwiązania? O tym wszystkim w dzisiejszej recenzji. Natomiast zaczynamy klasycznie od zawartości zestawu. A w zestawie przewód USB-C z adapterem. Za chwileczkę wam pokażę, do czego możecie go wykorzystać. Mamy oczywiście naszą kamerę, która jest zapakowana w specjalne ETUI przenośne, dzięki któremu kamera jest bardzo dobrze zabezpieczona. No i też jest to ETUI mobilne. Zobaczcie, w zestawie jeszcze jest karabinek do tego etui. Możecie przypiąć je do paska, do plecaka, do jakiejś tej torby roboczej. No i wszędzie możecie zabierać sobie tą kamerę ze sobą. Wewnątrz etui oczywiście sama kamera, tak ta kamera wygląda. Zobaczcie, on tutaj jest bliska. Za chwileczkę wam pokażę ją dokładnie. No i tak naprawdę, to jest wszystko. Tutaj mamy jeszcze instrukcję obsługi do tej kamery. Jest ona oczywiście też w języku polskim. No i w instrukcji znajdziecie podstawowe informacje na temat uruchomienia działania tej kamery, oraz jest też kod QR do pobrania aplikacji mobilnej, która jest niezbędna do obsługi tej. Kamery. Ok, to teraz się przyglądamy z bliższa samej kamerze. Zauważcie, jak ta kamera została wykonana. Jak widać, bardzo małe gabaryty. Dokładnie jest to 27 mm, 18 mm i grubość 9,8 mm. Kamera waży niecałe 10 gram, dokładnie 9,7 g. Na froncie oczywiście obiektyw kamery, i teraz jeżeli chodzi o ten sensor kamery rejestrujący obraz, jest to sensor o rozdzielczości 256x192 piksele i jest to naprawdę bardzo dobra rozdzielczość, jeżeli chodzi o kamery termowizyjne. Konstrukcja obudowa jest metalowa, więc bardzo odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Stawki z, z jasnego aluminium po bokach, ładne spasowanie elementów. No i oczywiście złącze USB typu C, dzięki któremu możecie tą kamerę właśnie podłączyć do telefonu, do tabletu, do komputera, czy też innych urządzeń mobilnych. No, i jeżeli chodzi o sam sposób podłączenia takiej kamery do telefonu, to po prostu wpinamy ją do złącza USB w naszym telefonie i tak naprawdę po zainstalowaniu aplikacji w telefonie będziemy od razu mogli oglądać obraz w termowizji na dużym ekranie naszego telefonu. Oczywiście możemy tą kamerę podłączyć też za pomocą tego adaptera, który jest w zestawie, i zobaczcie, wówczas wpinamy kamerę do adaptera. A następnie do telefonu wpinamy już po prostu ten przewód USB, co nam to daje przede wszystkim większą mobilność, większą niezależność, jeżeli chodzi o sterowanie kamerą. Możemy tą kamerę ustawić w pionie w poziomie w aplikacji jest możliwość obracania obrazu. Za chwilkę to sobie zobaczycie. No i możemy tutaj tą jedną kamerą bardzo łatwo manewrować, więc w zależności od tego co będziecie chcieli mierzyć, jakie pomiary będziecie chcieli dokonywać. No to oczywiście ta mobilność na pewno jest bardzo istotna. Aplikacja do zarządzania kamerą nazywa się Temp Master. Pobieracie tą aplikację bezpośrednio ze sklepu Google Play lub też z kodu QR, który znajduje się w instrukcji obsługi. Teraz, jeżeli chodzi o działanie aplikacji, wystarczy zainstalować aplikację. Będzie ona dokładnie tak wyglądała po instalacji i macie tutaj, jak widzicie, dostęp do kamery termowizyjnej macie dostęp do galerii, do ustawień i do obsługi klienta. Tak naprawdę wystarczy teraz przejść do zakładki kamera. Od razu po kilku sekundach mamy już obraz z kamery na ekranie naszego telefonu. I właśnie dzięki temu, że mamy kamerę podłączoną na przewodzie, no to jak widzicie, możemy sobie teraz tutaj ją obracać, możemy sobie analizować tutaj różne powierzchnie, jeżeli chodzi o pomiar temperatur. Jak widać, aplikacja ma kilka ustawień. Teraz chciałem szybko pokazać wam możliwości samej aplikacji. Pierwsza zakładka. Mamy tutaj pomiar, jak widzicie, temperatury i możemy ten pomiar mieć punktowy, liniowy. Może być tutaj wybrany obszar w formie prostokątnu i wybrany obszar w formie okręgu. Jak to działa? Czyli zobaczcie, wybieramy sobie punkt. I zaznaczamy sobie punkt, gdzie ma być mierzona temperatura. Jak widzicie, teraz tutaj będzie u mnie na czole, i jak widać, jest tutaj około 35,6 stopnia w tym miejscu. Jeżeli chodzi o dokładność kamery, plus minus 1,5 stopnia. Teraz druga forma pomiaru, czyli skasujemy sobie punkt, damy sobie linię i zobaczcie, możemy sobie wyznaczyć na przykład linię, gdzie będzie ten pomiar przeprowadzany. I teraz widzimy tutaj średnia temperatura 35,6. Maksymalnie 36,5 i minimalnie 34 stopnie. Tak więc jest to bardzo praktyczne. Możemy też, zobaczyć zrobić sobie prostokąt. I teraz na przykład w danym miejscu rysujemy sobie obszar. I tutaj również widzimy średnią temperaturę w tym obszarze. Maksymalną temperaturę tutaj dochodzi nam 36,7 stopnia. I minimalna 33, 34 stopnie Celsjusza. Ostatni pomiar to jest okrąg. I teraz jest to identycznie, po prostu mamy jakieś tutaj kółeczko, w którym mierzymy też średnie temperatury. I również temperatura średnia 35,4, maksymalnie 36,7 i minimalnie 33,5 stopnia. I temperatury, w jakiej ta kamera może pracować, jak widzicie, mamy tutaj pomiar od minus 20 stopni do 150 stopni Celsjusza. Możemy zmienić tej temperatury pomiar od 100 stopni do 600 stopni. Lub możemy sobie też ustawić automat, gdzie kamera będzie automatycznie dobierała nam zakres temperatur. No i mamy też możliwość ustawienia wyświetlania pomiarów najniższych, najwyższych, gdzie automatycznie kamera wyszukuje najcieplejsze, najzimniejsze punkty. No i jak widzicie, najcieplejszy jest tutaj telefon, którym nagrywam. Czyli kamera ma też automatyczny zoom 15-krotny. Możecie tu z niego skorzystać. Wystarczy, że dwoma palcami przejeżdżacie po ekranie i zobaczcie, możemy sobie tutaj przybliżyć jakiś obiekt, oddalić. Oczywiście tutaj nieco tracimy wówczas na jakości obrazu, natomiast jest to przydatne, jeżeli monitorujecie jakieś większe obiekty z większej odległości i potrzebujecie nieco przybliżyć taki obiekt, tak więc jest taka też możliwość. Kolejna ikonka to są kolory, czyli kolory tych wyświetlanych informacji na ekranie. Może być to kolor biały, ale możecie też na przykład sobie wyświetlić te opisy w jakimś innym kolorze, jeżeli będzie to dla Was bardziej czytelne, czy też bardziej wygodne, w zależności od tego, na jakim tle akurat prowadzicie pomiary. Ostatnia ikonka to jest kosz, gdzie usuwamy po prostu wybraną funkcję. Teraz przejdźmy do drugiej zakładki, czyli do palet kolorów. Mamy 12 palet kolorów w tym telefonie, tu jest ten tryb muzyczny, lawa, złoto, migotanie, miasto, zorza polarna, dżungla, najbardziej popularna chyba tęcza, tutaj czerwony gorący, czyli najcieplejsze punkty są kolorowane na czerwono, czerwony tlen, czarny gorący. No, i biały, gorący. Tak więc to są te wszystkie tryby, w których ta kamera może pracować. Przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli zakładki z aparatem, i jak widzicie, tutaj możemy sobie wykonać po pierwsze zdjęcie obrazu, który zostanie zarejestrowany, zapisany w pamięci naszego telefonu. Możemy też nagrywać filmy, i to jest właśnie główny atut, jeżeli chodzi o tą kamerę, ponieważ pozwala nam rejestrować w czasie rzeczywistym jakiejś tutaj zmiany temperatury monitorować jakiś obiekt i taki cały materiał będziemy mieli zapisany możecie na przykład zrobić inspekcję całego budynku zapisać ją sobie na tej pamięci w telefonie i później w każdej chwili wrócić sobie do analizy sprawdzić sobie poszczególne punkty już na spokojnie gdzieś się w biurze czy też w domu również na przykład klientowi możecie wysłać taki gotowy film właśnie z analizą wideo termiczną jego budynku tak więc zastosowanie funkcji jest naprawdę bardzo duże. To jest funkcja, której na pewno brakuje w takich kamerach termowizyjnych typowych, czyli takich pistoletowych, dużych, gdzie nie mamy możliwości nagrywania filmów, a jedynie wykonywania zdjęć, zapisu zdjęć poszczególnych sekwencji, więc to jest na pewno plus. No i na pewno plusem tego typu rozwiązania jest też przede wszystkim duży obiektyw czy do naszego telefonu. Czy na przykład tabletu, który będzie miał jeszcze większą przestrzeń roboczą. Wracając do naszej aplikacji, przechodzimy do kolejnej zakładki. I zobaczcie, mamy tutaj możliwość połączenia obrazu z kamery naszej w telefonie z obrazem z kamery termowizyjnej. Jeżeli, jak teraz, tutaj moją rękę zobaczcie, będę miał przed kamerą i jednocześnie ustawię sobie tutaj termowizję, to widzicie tutaj moją dłoń zarówno właśnie w termowizji. Jak też tutaj w obrazie wideo. Takie nakładanie również jest bardzo przydatne do monitorowania obiektów, kiedy właśnie chcecie, też przedstawić klientowi dokładne zdjęcie tego modelu, który. Akurat w tym momencie monitorujecie. Następnie przejdźmy sobie do ostatniej zakładki. I tutaj mamy możliwość regulacji jasności. Tutaj oczywiście te ustawienia musicie sobie już dopasować do otoczenia, do tego co chcecie monitorować. Następnie mamy też regulację kontrastu. Tutaj również możecie wpływać na jakość tego wyświetlonego obrazu. Tryb lustra, czyli odbicie luszczane obrazu. No, i możemy obracać obraz. Obrócić go w prawo, do góry nogami, w lewo. Możemy tutaj wykorzystywać dużą powierzchnię naszego telefonu. Zobaczcie na przykład w ten sposób, gdzie mamy już obraz na pełnym ekranie, więc tutaj też jest to przydatna funkcja. Oczywiście to wszystko możecie sobie ustawić tak, jak będzie dla Was najwygodniej. I to są wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o tą aplikację mobilną. Teraz, jeżeli sobie przejdziemy do galerii. I tutaj mamy oczywiście wszystkie nasze filmy, które zarejestrowaliśmy, również zdjęcia, które wykonaliśmy za pomocą aplikacji. I w każdym momencie będziemy mogli później sobie taki film oglądnąć, zobaczyć jeszcze raz, przeanalizować sobie te pomiary. Tak więc, jak widać, bardzo fajna sprawa. Oczywiście mamy tutaj też zakładkę ustawienia Obszar ekranu, znak wodny, czas wyświetlania. To wszystko można sobie tutaj jeszcze wyregulować, ustawienia temperatury. Ochrona przed poparzeniami, możemy ją włączyć, wyłączyć. Jednostki temperatury stopnie Celsjusza lub też, jak widzicie, Fahrenheita i Kelvina. Następnie mamy alarmy temperaturowe, czyli możemy sobie ustawić w ten sposób, że jeżeli będziemy monitorować ciągle jakiś obiekt, możemy ustawić alarm, że jeżeli temperatura wzrośnie do jakiegoś poziomu lub też spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to automatycznie dostaniemy o tym powiadomienie w formie alarmu dźwiękowego, alarmu wibracyjnego. Tak więc to jest też bardzo przydatna funkcja, szczególnie jeżeli potrzebujecie stałego monitoringu jakiegoś obiektu. No i mamy też korektę zmiennych środowiskowych i tutaj możemy sobie wprowadzić temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu na zewnątrz podczas pomiarów, dzięki czemu te wartości będą jeszcze bardziej dokładne, tak więc no warto też do tej zakładki zaglądać. Teraz może zobaczcie sobie kilka przykładowych materiałów wideo zarejestrowanych właśnie za pomocą tej kamery. Mieliście okazję zapoznać się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi za pomocą kamery Thermal Master P2. Jak widzieliście, kamera świetnie radzi sobie zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz budynków. Jest to na pewno świetna propozycja dla osób, które zajmują się elektroniką, elektryką, do szukania wszelkiego rodzaju usterek elektrycznych, elektronicznych. Kamera świetnie sprawdzi się też w budownictwie, wszelkiego rodzaju szukaniu jakichś mostków cieplnych, jakichś miejsc, gdzie ucieka ciepło. Również jeżeli chodzi o termomodernizację budynków, tego typu kamera jest niezastąpiona. Natomiast tego typu kamera oczywiście nie tylko jest polecana do zastosowań profesjonalnych, ale też w codziennym życiu. Jeżeli na przykład chcecie sprawdzić, gdzie macie jakieś wycieki ciepła, gdzie to ciepło wam ucieka, to za pomocą takiej kamery możecie to bardzo łatwo zrobić i naprawić na przykład usterkę we własnym zakresie. Możecie też sprawdzać sobie jakieś urządzenia elektryczne, czy wam się nie przegrzewają. Bezpieczniki, gniazda elektryczne i tego typu rzeczy. Również w mechanice samochodowej możecie też sprawdzić sobie, gdzie rozchodzi się ciepło, które elementy się przegrzewają itd., więc również tutaj tego typu kamera świetnie się sprawdzi. Kamera nagrywa bardzo dobrej jakości, ma do tego możliwość rejestrowania materiałów wideo bezpośrednio na naszym urządzeniu mobilnym. Dzięki czemu taki materiał możemy później sobie spokojnie przeanalizować na komputerze, lub też możemy przekazać klientowi pełny materiał wideo z takiego audytu, na przykład budynku, to jest też bardzo istotne. No i warto też wspomnieć, że mamy duży komfort pracy z tego typu urządzeniem, ponieważ wystarczy go do naszego telefonu czy też tabletu i mamy bardzo dużą przestrzeń roboczą, bardzo duży monitor, na którym możemy obserwować obraz w termowizji, czego z pewnością brakuje w takich klasycznych kamerach termowizyjnych, kamerach pistoletowych, jaką tutaj mieliście okazję też zobaczyć w dzisiejszym odcinku. Tak więc tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podoba, to oczywiście ja zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to oczywiście piszcie jak zwykle w komentarzach. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. I zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!